Nie mogę przestać chodzić. Stara drewniana podłoga skrzypi przy każdym kroku, nieustannie przypominając o tym, jak pusty wydaje się nasz dom. W powietrzu unosi się zapach przypalonej kawy. Znów zapomniałem wyłączyć ekspresu. Na zewnątrz wiatr wieje między drzewami, sprawiając, że kolorowe jesienne liście tańczą. Nazywam się John Prescott. Mam 42 lata, uczę historii w miejskim liceum i właśnie teraz przeżywam najgorszy koszmar każdego rodzica. Nasze miasteczko Pelham jest miejscem, które można zobaczyć na pocztówkach. Białe płoty, urocze małe sklepiki i kościół tak stary, że zapewne istniał jeszcze zanim Ameryka stała się państwem. Turyści uwielbiają to miejsce, szczególnie jesienią, kiedy drzewa zmieniają kolor na pomarańczowy i czerwony. Pelham ma jednak swoje sekrety. Powinienem to wiedzieć. Spędziłem lata studiując historię naszego miasta. Istnieją opowieści, które nie znalazły się w przewodnikach. Szepty o otaczającym nas lesie Blackwood. Przez lata działy się tam dziwne rzeczy. Nigdy nie sądziłem, że moja rodzina stanie się częścią tych historii. John? Głos mojej żony wyrywa mnie z zamyślenia. Sara stoi w drzwiach, wyglądając jakby nie spała od kilku dni. Szczerze mówiąc, żadne z nas nie spało. Wiemy coś nowego? Kręcę głową. Niestety jeszcze nie. Szeryf powiedział, że sprowadzają jakiegoś eksperta z Bostonu, ale... Nie kończę zdania. Oboje wiemy, o czym myślę. Sara siedzi na kanapie, ściskając telefon jak linę ratunkową. Ciągle czekam, że zadzwoni lub napisze. Siadam obok niej. Obejmuję ją ramieniem. Przez chwilę jesteśmy cicho. Oboje zagubieni we wspomnieniach o naszej zaginionej córce Emily. Emily, która pierwszego dnia w szkole była uśmiechnięta z bardzo uroczymi warkoczykami. Emily, wygrywającą targi naukowe, uśmiechniętą od ucha do ucha. Emily w zeszłym tygodniu, śmiejącą się z moich okropnych żartów. Emily, krzyczącą, że mnie nienawidzi i wybiegającą przez drzwi. Powinienem był za nią pójść. Mówię cicho. Sara ściska moją dłoń. Oboje myśleliśmy, że wróci, tak jak zawsze. Ale nie tym razem. Nie po naszej głupiej kłótni o nocowanie. Ktoś zapukał do drzwi, przez co oboje podskoczyliśmy. Pospiesznie otworzyłem, wbrew nadziejom, nie była to Emily. To szeryf Parker wyglądał na zmartwionego. John, Sara, czy mogę wejść? Musimy porozmawiać. W kuchni Sara robi świeżą kawę, a ja siadam naprzeciwko szeryfa. No, co się dzieje, Dave? Pytam. Znalazłeś coś? Wzdycha, zdejmując czapkę. Nie do końca, ale coś się stało i raczej ci się to nie spodoba. Sara odstawia trzy kubki z kawą, jej ręce lekko się trzęsą. Po prostu nam to powiedz. Cóż, musimy wstrzymać poszukiwania w lesie Blackwood, powiedział. Co? Dlaczego? Zanim się obejrzałem, byłem już na nogach. Szeryf Parker podniósł rękę. Proszę usiąść, to nie jest koniec informacji. Siadam, czując, że pokój wiruje. Sara chwyta mnie za rękę pod stołem. Cóż, trzech naszych wolontariuszy zaginęło, kontynuuje. Po prostu zniknęli, tak jak Emily. Zaschło mi w ustach. Ale to przecież niemożliwe. Ale nawet gdy to mówię, przypominam sobie stare historie, które czytałem. Te o ludziach znikających w lesie. Cóż, jest coś jeszcze, mówi szeryf Parker, ściszając głos. Zeszłej nocy wydarzyło się coś dziwnego. Znaleźliśmy kogoś błąkającego się na obrzeżach miasta. Kogoś, kto zaginął dawno temu.
Po kręgosłupie przebiegł mi dreszcz. Myślę o historiach, które badałem. O ludziach powracających kompletnie innymi. Nagle kręci mi się w głowie. Kuchnia wydaje się rozmywać wokół mnie. Przez ułamek sekundy wydaje mi się, że słyszę głos Emily, odległy, ale bardzo wyraźny. Tato, gdzie jesteś? A później wszystko wraca do normy. Szeryf i Sara patrzą na mnie zaniepokojeni. Czy wszystko w porządku? Pyta Sara. Kiwam głową, ale nic mi nie jest, ponieważ w tym dziwnym momencie coś zobaczyłem. Ciemną jaskinię. Emily tam była i uśmiechała się, ale coś było nie tak z jej oczami. Musimy wrócić do lasu. Mówię drżącym, ale zdecydowanym głosem. I to teraz. Cokolwiek dzieje się w lesie Blackwood, cokolwiek porwało moją córkę, to mam przeczucie, że to nie jest koniec. Jazda do lasu Blackwood jest napięta. Sara siedzi obok mnie, a jej kostki bieleją, gdy chwyta za klamkę auta. Komendant Parker jedzie za nami w swoim radiowozie, światła migają, ale syreny są wyłączone. Nie chcemy zwracać na siebie uwagi. Gdy zbliżamy się do skraju lasu, dostrzegam coś poruszającego się w cieniu. Wciskam hamulec, co powoduje, że Sara podrywa się do przodu. John, co... Zaczyna, ale wtedy ona również to widzi. Postać stoi na linii drzew, nienaturalnie nieruchomo. To mężczyzna lub coś, co kiedyś nim było. Jego skóra jest blada, niemal półprzezroczysta w gasnącym świetle. Ale to jego oczy sprawiają, że ściska mi się żołądek. Wpatrują się w nas, nie mrugając. O mój Boże, szepcze Sara, a jej głos drży. Głowa mężczyzny obraca się w naszą stronę. Ruch jest zbyt płynny, jakby kamera robiła panoramiczne zdjęcie. Przez chwilę po prostu się gapi. Potem, jakby ciągnięty przez jakąś niewidzialną siłę, zaczyna iść w kierunku drogi, w kierunku miasta. Jego chód też jest dziwny. Każdy krok ma dokładnie taką samą odległość jak poprzedni. Szeryf Parker podjeżdża obok nas i opuszcza szybę. Nie wysiadajcie z samochodu, ostrzega. Widzieliśmy to już wcześniej. Wygląda na to, że nie mogą przekroczyć granicy miasta. Jakby na potwierdzenie tej tezy mężczyzna nagle zatrzymuje się przy wyblakłym znaku "Witamy w Pelham". Kołysze się na nogach, wyglądając na zdezorientowanego. Co masz na myśli, mówiąc oni? Pyta Sara. Ilu ich jest? Szeryf ma ponurą minę. Do tej pory naliczyliśmy 7. Wszystkie zaginione osoby z ostatnich kilku dekad i... wszystkie tak zmienione. Patrzę, jak mężczyzna idzie wzdłuż niewidzialnej granicy, a jego ruchy stają się coraz bardziej niepokojące. Co się stanie, jeśli będą próbować przejść przez tę granicę? Uwierz mi, nie chcesz wiedzieć, mówi cicho Parker. Ale gdy te słowa opuszczają jego usta, za rogiem pojawia się radiowóz z błyszczącymi światłami. Nowy policjant musiał nie dostać notki o dziwnych nowych mieszkańcach naszego miasta. Zatrzymuje się i wychodzi, podchodząc do wzburzonego mężczyzny. Proszę pana, czy wszystko w porządku? Potrzebuje pan jakiejś pomocy? To, co dzieje się później, będzie prześladować moje koszmary przez wiele lat. W momencie, gdy ręka funkcjonariusza przekracza granicę miasta, odmieniony mężczyzna wydaje z siebie dźwięk. Nie do końca krzyk, nie do końca słowa, ale coś pomiędzy. Jego ciało sztywnieje, wszystkie mięśnie napinają się jednocześnie. Rzuca się na funkcjonariusza, jego ruchy są rozmazane. Szeryf Parker błyskawicznie wybiega z samochodu, wykrzykując ostrzeżenie. Ale jest już za późno. Odmieniony mężczyzna szarpie się z funkcjonariuszem, próbując przeciągnąć go przez linię graniczną.
Jego siła wydaje się nieludzka, a palce pozostawiają siniaki wszędzie tam, gdzie dotykają. Potrzeba nas trzech, aby w końcu ujarzmić mężczyznę. Ciągnąc go z powrotem do lasu, gdzie natychmiast uspokaja się, stając się niemal potulnym. Oficer jest roztrzęsiony, ale żyje. Gdy sanitariusze go badają, słyszą tylko, jak mruczy: jego skóra... to nie było w porządku. Jakbym dotykał manekina, ale żywego. Odwracam się do Sary, widząc własne przerażenie odbite w jej obliczu. Emily, szepcze. John, co jeśli... Chwytam ją za rękę, ściskając może nieco zbyt mocno. Jeszcze nic nie wiemy. Emily, wciąż może nic jej nie być. Ale w głębi żołądka czuję zimny strach. Pamiętam teraz te historie. Historie, które odrzuciłem jako przesądy i folklor. Historie o ludziach powracających z lasu odmienionych, niezdolnych do powrotu do społeczeństwa. Co jeśli te historie były prawdziwe? Co jeśli cokolwiek zmieniało tych ludzi, ma też moją córkę? Gdy zmierzch się pogłębia, rzucając długie cienie na drogę, szeryf Parker podchodzi do naszego samochodu. Nie możemy tam dzisiaj pojechać, mówi z żalem w głosie. W ciemności jest zbyt niebezpiecznie. Zaczniemy ponownie o świcie. Chcę się kłócić. Żądać, byśmy pojechali tam teraz. Każda chwila oczekiwania to kolejna chwila, w której Emily zgubi się w lesie. Ale wiem, że on ma rację. Las Blackwood jest wystarczająco zdradliwy za dnia, a w nocy to śmiertelna pułapka. Gdy jedziemy do domu, drzewa zdają się nad nami górować, a gałęzie wyciągają się jak sękate palce. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że coś obserwuje nas z ciemności. Tej nocy, gdy Sara w końcu zapada w niespokojny sen, siedzę przy biurku i przeglądam stare miejskie akta. Musi być jakiś wzór, jakaś wskazówka, którą przegapiliśmy. Moje oczy pieką z wyczerpania, ale za każdym razem, gdy je zamykam, widzę twarz Emily. Gdy już mam się poddać, wpada mi w oko pewne nazwisko. Elizabeth Proctor, lat 9, zaginiona na 3 dni w 1793 roku. Znaleziona w jaskini, oczy niewidzące, wypowiadała słowa nie z tej ziemi. Moje serce przyspiesza. Jaskinia, zupełnie jak w mojej wizji. Na zewnątrz wilk wyje, długo i żałośnie. Ale pod tym znajomym dźwiękiem przysięgam, że słyszałem coś jeszcze. Wysokie, jękliwe zawodzenie, które podnosi mi włosy na karku. Zawodzenie brzmiące bardzo ludzko. Świt nie nadchodzi wystarczająco szybko. Przed nami rozpościera się las, ściana zieleni i ciemności. Poranna mgła przylega do ziemi, wplatając się między drzewa niczym upiorne palce. Biorę głęboki oddech, czując na języku smak wilgotnej ziemi i rozkładających się liści. Nasza grupa poszukiwawcza jest niewielka. Tylko ja, Sara, komendant Parker i dwóch jego najbliższych zaufanych zastępców. Nikt inny nie chciał ryzykować wejścia do Blackwood po tym, co wydarzyło się wczoraj. Trzymajcie się blisko, ostrzegł Parker, gdy przekroczyliśmy linię drzew. Cokolwiek robicie, nie traćcie się z oczu. Las pochłania nas w całości. Korony drzew są tak gęste, że równie dobrze mógłby tu panować półmrok. Nasze latarki wycinają słabe ścieżki przez mrok. Idziemy tak, jakbyśmy szli godzinami, wołając imię mojej córki, aż nasze głosy stają się ochrypłe. Las zdaje się pochłaniać dźwięki, tłumiąc nasze wołania. Nieraz przysięgam, że słyszę odpowiedź: słabe tato, niesione przez wiatr, ale kiedy pędzimy w jego kierunku, nic nie znajdujemy. John?
Sara szepcze, szarpiąc mnie za rękaw. Spójrz. Na początku nic nie widzę. Potem moje oczy przyzwyczajają się i czuję, jak krew odpływa mi z twarzy. Na masywnym dębie wyryto symbol. Spiralę z dziwnymi, kęciastymi znakami. Wygląda na stary. Krawędzie są wygładzone przez czas i pogodę. Widziałem to już wcześniej. Mruczę, wyciągając palce, by prześledzić linię. Kora drzewa jest nienaturalnie ciepła pod moim dotykiem. Nagle ostry ból przeszywa moją głowę. Potykam się, a w mojej wizji tańczą plamy. Wyjście z jaskini, ziejące szeroko w zboczu wzgórza. Emily siedząca ze skrzyżowanymi nogami przy wejściu, uśmiechająca się pogodnie. Jej oczy, w jakiś sposób niewłaściwe, obracają się, by na mnie spojrzeć. Mrugam i wizja znika. Sara potrząsa mną, jej twarz jest blada ze zmartwienia. John, co się stało? Otwieram usta, by odpowiedzieć, ale zanim to robię, las ogarnia nienaturalna cisza. Ciągły szum ptaków i owadów w tle nagle ustaje, pozostawiając niesamowitą pustkę. Szeryf Parker unosi broń i spogląda między drzewami. Powinniśmy wracać, mówi ze strachem w głosie. Ale ja nie mogę. Nie teraz. Jaskinia, wyduszam z siebie. Musimy znaleźć jaskinię. Sara patrzy na mnie, jakbym postradał zmysły. Może i tak jest. Ale wiem z pewnością, która przyprawia mnie o dreszcze, że Emil jest w tej jaskini. Idziemy dalej w głąb Blackwood. Drzewa zdają się być coraz bliżej, gałęzie wyciągają się jak szpony. Dwukrotnie doświadczamy nienaturalnej ciszy, za każdym razem trwającej dłużej niż poprzednio. Potem, gdy okrążamy gęsty gąszcz, widzimy to. Przed nami wznosi się wzgórze, a u jego podnóża ciemny otwór zieje jak rana w ziemi. Emily, krzyczy Sara, ruszając do przodu. Chwytam ją za ramię i powstrzymuję. Bo tam u wylotu jaskini siedzi nasza córka. Wygląda tak samo jak w dniu, w którym uciekła. Te same ubrania, ten sam niechlujny kucyk. Ale kiedy odwraca się, by na nas spojrzeć, moje serce się zatrzymuje. Jej oczy są złe. Nie białe czy świecące, ale w jakiś sposób nieobecne. Jakby były skupione na czymś tuż za nami. A jej uśmiech jest zbyt szeroki, zbyt nieruchomy, jak fotografia, a nie żywa ekspresja. Znalazłeś mnie, mówi, ale jej usta ledwo się poruszają. Głos zdaje się dochodzić jednocześnie zewsząd i znikąd. Emily, wyduszam z siebie. Kochanie, czy wszystko w porządku? Przechyla głowę. Ruch jest zbyt płynny, niczym u marionetki na sznurkach. W porządku? Jest cudownie, tatusiu. Nigdy nie było mi lepiej. Robię krok do przodu, ale szeryf Parker chwyta mnie za ramię. Zaczekaj, szepcze. Coś tu nie gra. Jakby w odpowiedzi Emily wstaje. Jej ruchy są nieprawidłowe, zbyt płynne, jakby była pod wodą. Nie chcesz zobaczyć? Pyta, wskazując na jaskinię za sobą. Tu jest pięknie. Nigdy nie będziesz chciał stąd odejść. Sara wydaje z siebie zdławiony szloch. Ściskam jej dłoń, próbując okazać pewność siebie, której zdecydowanie nie czuję. Emily, mówię, starając się utrzymać spokojny głos. Musisz natychmiast wrócić do domu. Proszę cię. Przez chwilę coś migocze w tych dziwnych oczach. Błysk naszej prawdziwej córki. Potem to znika, zastąpione wyrazem pogodnej pustki. Do domu? Słowo jest płaskie i pozbawione emocji. Jestem w domu. Robi krok do przodu i w tym momencie zauważam coś, co zmienia moją krew w lód. Stopy Emily nie dotykają ziemi. Unosi się lekko nad ściółką leśną. Mój wzrok rozmywa się, łzy lub przerażenie, nie jestem pewien co.
ponieważ teraz musimy dokonać wyboru. Czy próbujemy sprowadzić naszą córkę do domu, wiedząc, co stało się z innymi, którzy wrócili, czy też zostawiamy ją tutaj, zagubioną w mrocznej magii, która opanowała Blackwood. Gdy Emily robi kolejny krok w naszą stronę, poruszając się w sposób, który jest tylko nieznacznie niewłaściwy, z tonącym sercem zdaję sobie sprawę, że możemy w ogóle nie mieć wyboru. Las mają teraz i może nie chcieć jej wypuścić. Edycja. Od tamtego dnia w Blackwood Forest minęły 3 miesiące. Życie w Pelham zmieniło się nieodwracalnie. Staliśmy się miastem zamkniętych zasłoń i zatłumionych szeptów, z oczami zawsze skierowanymi na linię drzew. Czasami w bladym świetle świtu lub długich cieniach zmierzchu widzimy ją. Emily, lub to, co kiedyś było Emily, stojącą na skraju miasta. Nigdy nie przekracza niewidzialnej granicy. Nigdy nie próbuje wejść. Po prostu obserwuje. Jej wygląd jest teraz prawie normalny, ale zawsze coś jest nie tak. Czasami stoi zbyt nieruchomo, nawet nie kołysząc się na wietrze. Innym razem porusza się w sposób, który przeczy naturalnemu ruchowi. Jej kończyny wyginają się pod nienaturalnym kątem. Ale to jej oczy prześladują mnie najbardziej. Puste i niewidzące, a jednak w jakiś sposób wszechwiedzące. Sara spędza większość dni w łóżku, zagubiona we mgle żalu i leków przeciwdepresyjnych. Rzuciłem się w wir badań, wertując starożytne teksty i folklor, desperacko poszukując odpowiedzi. Rząd utworzył dyskretny ośrodek badawczy na obrzeżach miasta. Naukowcy i eksperci paranormalni pracują przez całą dobę, aby zrozumieć, co dzieje się w tym lesie. Dowiedzieliśmy się kilku rzeczy. Symbol, który znaleźliśmy w lesie, pojawia się w niejasnych pismach okultystycznych, powiązanych z bytami, które istnieją poza naszym rozumieniem rzeczywistości. Istnieją legendy o podobnych lasach w innych częściach świata, miejscach, gdzie zasłona między światami jest bardzo cienka. Ale wiedza nie wystarczy. Potrzebujemy sposobu, by to odwrócić, by przywrócić Emily oraz innych, aby znów mogli stać się ludźmi. W zeszłym tygodniu jednemu z badaczy udało się pobrać próbkę skóry od jednego z przemienionych. Pod mikroskopem komórki nie przypominały niczego, co widzieliśmy wcześniej, nieustannie się zmieniając i przestawiając. To pierwszy prawdziwy przełom. Miasto również się zmieniło. Ludzie rozmawiają szeptem, obawiając się, że zbyt głośne mówienie o lesie może przyciągnąć jego uwagę. Dzieci pozostają w domach po zmroku. Szkoła, w której uczę, przez większość dni jest w połowie pusta. Rodzice boją się puszczać dzieci. Było więcej zaginięć. Niewiele, ale wystarczająco dużo, by utrzymać strach przy życiu. Za każdym razem schemat jest ten sam. Ktoś zapuszcza się zbyt blisko skraju lasu i nigdy więcej nie wraca. Przynajmniej nie jako on. Odmienieni, w tym Emily, opracowali pewną rutynę. W ciągu dnia wycofują się w głąb lasu, ale w nocy wyłaniają się, ustawiając się wzdłuż granicy miasta. Nigdy nie próbują jej przekraczać, nigdy się nie odzywają. Po prostu stoją tam, obserwując i czekając. Na co czekają, tego nie wiemy. Czy można uratować Emily, cofnąć to, co zrobił jej las? Muszę wierzyć, że tak. Ponieważ alternatywa, czyli zaakceptowanie faktu, że moja córka odeszła na zawsze, jest zbyt bolesna do zniesienia. Więc pracujemy dalej. Wciąż szukamy i wciąż mamy nadzieję. Każdego wieczoru idę na skraj miasta. Stoję tam, gdy zachodzi słońce, patrząc na córkę, która już mnie nie poznaje. Czasami przysięgam, że w tych oczach widzę błysk rozpoznania. Wesołego duszka, którego kiedyś znałem. Jestem tutaj, Emily, szepczę w ciemność. I nie zrezygnuję z ciebie. Nigdy.
Gdy zapada noc, a Emily wycofuje się w cień Blackwood, wracam do miasta. Jutro będę próbował ponownie. Będziemy próbować dalej, nieważne jak długo to potrwa. Ponieważ gdzieś w tym lesie, zagubiona w szaleństwie, które ją ogarnęło, nasza córka czeka na odnalezienie. I nie spocznę, dopóki nie doprowadzę jej do domu. Ale czasami w środku nocy, kiedy wiatr niesie dziwne szepty z lasu, zastanawiam się, czy próbujemy ocalić Emily. A może Emily próbuje zmienić nas? Las jest cierpliwy. Potrafi czekać. I zawsze jest wygłodniały. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.